Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, to jest Let's Play Spyro the Dragon, odcinek 5 albo 6, już nie pamiętam. Jesteśmy już w kolejnym poziomie na tym terenie bagiennym. Tak. Jest to już przedostatni odcinek. Jest to przedostatni odcinek do Spyro i wreszcie zakończymy tą serię. Jeszcze tylko jeden odcinek i będzie koniec serii. Yay! A więc tak. Jak... Przepraszam za to, że nie ma obiecanego 20-godzinnego filmu. Nie ma go, ponieważ YouTube jest dla mnie chamski. Czemu YouTube jest dla mnie chamski? Sam nie wiem. Ale tak. Wstawił się ten film. Opowiem wam w ogóle całą tego historię. Nagrałem to Paper Mario na Wii, czy tam na Wii U. Jest to była to emulowana wersja z Nintendo 64. No i nagrałem to po 20 godzinach. Wstawiłem to. I co się okazało? Film jest za długi. Maksymalna długość filmu to jest 11 godzin. A wiecie, co się wstawiło? 9 godzin. Rozpocząłem to bodajże o 14 wysyłać. No i tak dochodzi ta 22. Ja tak patrzę, że to już strasznie, a jeszcze pozostało 2 godziny. No to pomyślałem sobie, a kurde, taki będę cwany i sobie po prostu dam, żeby komputer się uśpił. No i kliknąłem uśpi się, wstaję rano, koło 6, włączam komputer i co moje oczy widzą? A to, że zostało cały czas 2 godziny. Po czym tak się zdenerwowałem, że po prostu zostawiłem już to, czekałem już te przeklęte 2 godziny i po tym wstawił się ten film, przetwarzał się kolejne 3 godziny, po czym patrzę... Sorry, Pixel, ale twój film jest za długi. Tak się wynerwiłem. No i w końcu ogarnąłem nerwy. Włączyłem program do konwersji wideo. Teraz się konwertuje. Jest na 11%. I po prostu, jeżeli Camtasia mi się nie zawiesi podczas edytowania tego filmu, będę zadowolony i postaram się wrzucić dwa party po prostu tego filmu. Po tym jak wrzucę Spyro, to postaram się wrzucić dwa party tego filmu. I to jest bardzo ciekawe rzeczy. To jest praktycznie taki mini boss kolejny. Musimy zjeść wszystkie te filary, aby, nie wiem, odciąć mu dopływ energii. I tada! I on teraz leci chyba do kolejnych tych filarów, żeby sobie zapewnić energię i musimy cały czas je niszczyć. Więc tak, to powiedzmy, że jest taki mini boss. Więc, o czym byśmy tu sobie pogadali? Ogólnie tak. Jakby to powiedzieć? No nie wiem. Muszę wam powiedzieć, że odkryłem, że jeżeli chodzi o Spyro i Crasha... Kurde, zachłysłem się wodą. Pardon. Że jeśli chodzi o PS Store ze Spyro i Crashem, to jest on bardzo, że tak to powiem, sprawiedliwy. Fakt faktem, że japoński PS Store ma jeszcze Crasha Basha, ale jak na razie nie o tym mówimy. Otóż żaden PlayStation Store europejski, amerykański, japoński nie ma Crashów od Crasha Wrath of Cortex aż do Crasha Nitro Kart. Żaden. Tylko amerykański PS Store, nie jestem pewien co do japońskiego, ma
Crash of the Titans i Crash Mind Over Mutant na PSP dostępną, więc zawsze ktoś może sobie ściągnąć na Vita i na PlayStation TV i właściwie ma port na PS2. Więc to jest trochę takie złe. Ale no cóż, mówi się trudno, zawsze można sobie zrobić japońskie i amerykańskie konto, chociaż jest z tym dużo problemów. Trudno się mówi, ale zawsze można na jakimś sobie Amazonie kupić albo eBayu. Jej, kolejny poziom ukończony i mamy 72%. Ale pogadajmy na jakieś śmieszne tematy. Ostatnio wyszła recenzja pewnego youtubera, to znaczy w pewnym sensie recenzja, na temat gry Shadow the Hedgehog. I muszę przyznać, że Shadow the Hedgehog jest to jedna z moich ulubionych gier na PS2. Sorry, ja po prostu już jestem taki, że możliwe, że mi się nie podoba to, co innym się nie podoba. Ale tak, moją ulubioną grą na PS3 poza Ratchetem i Clankiem jest Sonic 06. A ulubioną grą na PS2 jest Shadow the Hedgehog. Więc sorry, to jest moja opinia. Nie możecie mi narzucić swojej opinii, bo ja grałem Shadow the Hedgehog, przeszedłem Shadow the Hedgehog i lubię Shadow the Hedgehog. Jeszcze nigdy nie powiedziałem tyle razy słowa Shadow the Hedgehog w jednym zdaniu. Ojejku, ja się wygadałem. Więc nie wiem, jak wam się nie podoba moja opinia, to po prostu jej nie słuchajcie. I to jest tyle, co wam mogę powiedzieć. Ale tak się zagadałem, że zapomniałem powiedzieć, że jesteśmy właśnie w nowym świecie i to jest pierwszy smog z nowego świata, jaki uratowaliśmy. I ten świat się nazywa Dream Waivers, czy jakoś tak, nie jestem do końca pewien. Ale tak, potem będzie Crash 1, a po Crashu 1 Spyro 2. I tylko czekam na to. Bo naprawdę chciałbym zrobić Crasha, Spyro 2. EA Sports in the game. A więc zobaczmy, ile z procent jest. 14. No całkiem to szybko idzie, powiem szczerze. Jak na 19,54 minuty bodajże materiał. 19 godzin 54 minuty materiału, to całkiem szybko idzie. Przyznam. Choć pewnie nie będzie aż tak szybko z tworzeniem się filmu, podczas gdy go już wyedytuję. I tu jak widzicie są przeciwnicy, którzy są, że tak to mogę powiedzieć, podwójni. Jakiś promień ich strzeli i się powiększają albo zmniejszają. To jest właśnie ten promień. Nie wiem, to jest tęcza? Tolerancja level hard? Nie, to nie jest tęcza, sorry. Ale znowu oczywiście nasza świetna logika, grawitacja i te sprawy. Czyli, że chociaż że właśnie nakierowałem tą całą, nie wiem, tubę, czy jak to nazwać, na mur, to i tak leci na tego przeciwnika. Chociaż, nie wiem, każdy fizyk by normalnie zastrzelił insomniak za coś takiego. Ale dobra. Ten poziom jest chamski, to jest jedyny poziom, gdzie właściwie możecie przez źle wymierzony skok zabić się. Po prostu ten świat jest najbardziej chamski i dziwny. I to są też te ludki, które mają zegarek ze sobą i one powodują, że pewne mechanizmy się zatrzymują lub się uruchamiają, chociaż sądzę bardziej, że się zatrzymują i wtedy wtedy się włączają albo włączają, umożliwiając nam drogę do niektórych rzeczy i wtedy jest bardzo śmiesznie i fajnie, pewnie koniecznie może
Jeden ma tyle okien otwartych, że nie wiem, w co klikać po prostu. To jest złe. Więc jak mówię, tutaj możecie się zabić tylko i wyłącznie przez to, że źle wymierzycie skok. Co jest głupie. Nie wiem, żeby było teraz głupie, ale... No, przyznajcie, że nikt chyba nie lubi, jak skoczy i nie trafi i spadnie na śmierć. Jak w Mario to jeszcze można się było jakoś uratować, tak tutaj się nie da. I oni są czasem chamscy. Znaczy, długo dość trzymają, ale no, cóż. I zapraszam was na livestreama do pomidorowego, który odbędzie się jutro, 29 lipca. I to będzie... Środa. To będzie środa o 13. Prawdopodobnie o 13, żebym ja też bił. I odbędzie się to na jego hitboxie najprawdopodobniej. Z tego co wiem, to on tam będzie nagrywał Spyro 3. Ja będę sobie robił jakieś magiczne rzeczy. Albo również zrobię livestreama, gdzie przechodzę Ratchet & Clank Size Matters na emulatorze PSP, bo czemu nie. Więc będziecie mieli taki wombo combo livestream na moim hitboxie i na jego hitboxie. Więc jeżeli jesteście true lecaku, tak, właśnie to wymyśliłem, to będziecie oglądać dwa streamy naraz. A jeśli nie jesteście true lecaku, to będziecie oglądać albo mnie, albo Pomidora. Ale sądzę, że lepiej będzie, jak będziecie oglądać Pomidora, bo on coś może tam zrobić śmiesznego. A wiecie, jak to jest ze mną i z Ratchetem i Clankiem, że ja... Że mi się nudne rzeczy dzieją, bo ja muszę obmyślić taktykę. Po prostu livestream będzie tylko po to, bo nie będę miał co robić wtedy. Poza wysyłaniem filmu, rzecz jasna. Więc po prostu po wysyłaniu filmu, albo jeszcze przed, bo nie wiem, kiedy wyślę film, po prostu zrobię tego livestreama. I właśnie uratowaliśmy go. Thank you for releasing me! Wiesz co, ja powinienem nagrać taki dubbing. Więc tak, to jest motyw ze światłem i cieniem, mogę tak nazwać, albo z nocą, że są tutaj wilkołaki. No, nie wiem, ja to tak nazywam wilkołaki, bo ponieważ w normalnej formie to są, powiedzmy, że psy, pieski, o, pieski. I potem jak oświetlimy je, to jak są w cieniu, w ciemnym miejscu, to się zamieniają w jakieś straszne potwory, które mają, nie wiem, odbyt zamiast twarzy. Dobra, to trochę było nieprawidłowe, ale okej. I po tym, jak je oświetlimy, albo po prostu będą stać w świetle, to zamienią się znowu w pieszki. A przecież lubią pieszki. Kto nie lubi pieszków? Tylko ci, którzy mają alergię. Haha, Pixel, ale dobry żart. Właśnie spojrzałem na mój żart Comierz i właśnie wywalił w powietrze. Jak widzicie, też to działa z żółwiami. Tak sądzę, że to są żółwie, ale jak widzicie, te pieski nasze też mogą zranić. I tu jest, tutaj jest, że Insomniac wspiera szatana, że Insomniac popiera szatana. To jest Illuminati confirmed, wszystko po prostu. Illuminati są wyznawcami szatana w wielu przekonaniach, a tutaj jest diabeł, a diabeł to jest też jakieś tam odwzorowanie szatana. Illuminati confirmed, Spyro. To wszystko ma sens. Ale szczerze mówiąc, śmieszą mnie te całe teorie iluminatów, bo właściwie
wszystko. Wszystko można dać, że Illuminati konfirmy. Na przykład mój termos. Mój termos składa się z dwóch części. Z termosa i z tej pokrywki. Wiecie, co ma jeszcze dwie liczby? Słowo ja. Ja mam imię Mateusz. M-A-T-E-U. Syzy. To ma 7 liter. 7 odjąć 2 to jest 5. Jest jeden termos. 5 plus 1 równa się 6. 6 podzielić na 2 równa się 3. Wiecie, co ma 3 boki? Trójkąt Illuminatów. Pixel Illuminati Confirmed. Ugh. Dosłownie ze wszystkiego można zrobić Illuminati, czyli mój termos to jest Illuminati. Ja jestem Illuminati, wszystko jest po prostu Illuminati. Thank you for releasing me. Wiesz co? Możecie mi nawet dawać challenge, w którym będę robił wszystko, aby do wszystkiego dopasować Illuminati. Będzie to jedyna taka seria na jakimkolwiek zagrajmierskim kanale, gdzie będę robił teorie iluminackie. Szczerze, moją najbardziej ulubioną grą ze Spyro jest właśnie Spyro 1. Bo jest tu co właściwie mało do roboty. Właściwie nie ma tutaj takiej, no wiecie, jakiejś takiej mocy, że wiecie, nie jest to po prostu fajne dla mnie, granie w Spyro 1. No, chcę zrobić let's play i dlatego go robię i fakt, że wykorzystuję let's play tylko po to, aby sobie pogadać, to nic nie znaczy. Już szczerze wolę... Szczerze bym chyba wolał już grać w Spyro 3 niż w Spyro 2. Niż w Spyro 1. Ponieważ... w Spyro 3 jest więcej rzeczy do roboty, jest znacznie fajniejsze, ma najprawdopodobniej najładniejszą grafikę z całej trylogii, bo to trzeba przyznać. A jeżeli chodzi o samą trylogię, to oczywiście wszyscy wiecie, że moją najbardziej ulubioną częścią Spyro jest Spyro 2. Po prostu jest fajne i ma bardzo ładną grafikę. Chociaż przyznam, że moją ulubioną rzeczą, jaką robiłem w Spyro 2, to bawiłem się liśćmi, które spadały z drzew. W jednym świecie, które jest... gdzie się w jesieni po prostu spadają liście z drzew i te liście można w pewnym sensie przesuwać. Ja całe chrzanione dzieciństwo bawiłem się tymi liśćmi, aby je dać do basenu. Bo tam też jest basen. I ja całe chrzanione dzieciństwo robiłem to, aby wreszcie liść trafił do basenu. Nie udało mi się nigdy. Po prostu za każdym razem, kiedy już byłem tak odrobinkę od basenu, to albo przestawał się poruszać, albo znikał. I to było takie denerwujące. Zaskoczonego. Ale dobra. O Jezu. O, Pixel, przestań ziewać. O kurde. Ale i tak. Nadchodzą dwa poradniki na kanał. Jeden, o którym mówiłem, w sensie zmieniania bajtów z Sonic Pocket Adventure oraz specjalnie z dedykacją dla Pomidora, czyli jak wygrywać emulatory do PSP. Bo jest to dosyć czasami dla niektórych trudne, ja po prostu to pokażę. I mam nadzieję, że się to komuś przyda. Znaczy nie sądzę, że ktoś będzie jakoś rady chciał grać w Sonic Pocket Adventure, ale... No ale... I znowu nasze kochane tutaj... wróżki, które mają na sobie strój pszczółek.
nie wiedzieć czym. Uwolniliśmy mu dada. Thank you for releasing me. Jak będę już z każdym smakiem tak robił, że będę próbował naśladować jego głos i mówić thank you for releasing me. Thank you for releasing me. O kurde. Wiesz co, ja tu mam pufę, przecinek podnóżek. Już mi drugi gwóźdź od niego odpadł, bo ja lubię się tak bawić tym podnóżkiem, w sensie, że bo tak sobie nogami huśtam i jakoś to idzie. I już kurde, drugi gwóźdź mi od tego odpadł. Ale kurde, chmury są na dworze, wiecie? A wiecie co to znaczy, że będzie padać? A wiecie co to znaczy, że będzie padać? To znaczy, że będę miał humor. A wiecie co to znaczy, że będę miał humor? To znaczy, że będzie dobrze. A wiecie co to znaczy, że będzie dobrze? To znaczy, że będą let's playe. A wiecie co to znaczy, że będą let's playe? To znaczy, że będziecie mieli zajęty czas. A wiecie co to znaczy, że będziecie mieli zajęty czas? To znaczy, że nie będziecie się nudzić. A wiecie co to znaczy, że nie będziecie się nudzić? To znaczy, że będziecie... fajni. O, widzicie? Nie opiję się dzisiaj kolą. I przyznam, że większość soundtracku Spyro jest brzmiana dla mnie jakby była robiona nie dość, że przez jedną kapelę, czego nienawidzę w większości rzeczy, czyli że jedna kapela, która nie dość, że też słabo trochę gra, robi cały soundtrack do gry. To jeszcze, no, w większości z tej słyszę coś na rodzaj dzwonków, od czasu do czasu gitara zagra basowa, od czasu do czasu może nie wiem, pianino da się usłyszeć, jakąś harfę. Ale przyznam, że najlepszy soundtrack jest po prostu w Spyro 2. Tam jest muzyka orkiestralna i po prostu orkiestra wymiata. W Spyro 2. To muszę przyznać. A jak ktoś się nie zgodzi, to niech spłonie w bramach Hadesu. Ale... No tak. I oczywiście, jak mówiłem, let's play ze Spyro 2, jak i ze Spyro 3 będzie live play, ponieważ nie chcę już się tak bardzo, że tak powiem, nudzić na odcinkach i po prostu jak będę miał po prostu, jak ja mam coś do roboty, to mam coś, co też gadać i z tego wychodzi, że jakiś, nie wiem, temat mi szybko wpadnie do głowy, a tak to nie. Tak to nie, bo niczym się nie zajmuję, tylko gapię się w ten gameplay i coraz bardziej mi się on nudzi. Bo wyobraźcie sobie, że patrzycie drugi raz już na to, co robiliście. To jest dopiero wnerwiające. A co dopiero, jak pomylicie się gdzieś, że musicie, że na przykład ktoś wam wbije do pokoju, zacznie gadać, to będzie słychać na gameplayu, to znaczy w komentarzu. I co? I trzeba wszystko nagrywać od nowa. To jest dopiero wnerwiające. Że musicie już trzeci raz patrzeć na ten przeklęty gameplay i się jeszcze bardziej nudzicie. I to dodatkowo widać. To jest dopiero... głupie. Przecież głupie. To jest B, to jest głupie, to jest fan. O Jezu, się dzisiaj nie wyspałem. Nie wyspałem się dzisiaj, przesadziewam. Wow. I serio, mnie się czasem wydawało, że poziomy zostały wydłużone na siłę. Nie wiem dlaczego, ale to jest jak z Miyamoto i Mario 2. Jeden youtuber to zaznaczył, to znaczy wymyślił taką śmieszną historyjkę. Ja to powtórzę, jest to z Arendotiu. Leciała historyka to jakoś tak. Wyobrażam sobie ten dzień w Nintendo. W biurze Nintendo. Wiecie czego nie lubię? Powiedział Miyamoto. Graczy. Niech cierpią gnidy. Tak to wyglądało, true story.
Tak właśnie się odbywało. Ale samolot leci. Głośno. No i... Kurde mole. I znowu nam kolejny smok mówi, jakbyśmy byli jakimiś debilami, którzy nie pamiętają zwykłych zasad Spyro. Czyli, że o supercharge nam mówi. Ja nie wiem, czy twórcy myśleli, że... nie wiem... Ludzie, pardon, którzy będą grali w Spyro, będą jakimiś, nie wiem, ułomnymi ludźmi. O kurde, woda mi się odbija. Nie wiem, serio, co ja próbowałem zrobić. Nie pytajcie się mnie, prawdopodobnie próbowałem doskoczyć do tamtej drugiej wyspy. I tak już się to zrobiło. Bo to głupie. No, byłem głupi i nie zrobiłem tego w dobry sposób, tylko próbowałem to robić na hamach. Tak, możecie mnie za to okrzyczeć. Nie bądźcie aż za surowi. Każdemu się zdarza pomylić. Jak, mamy też kluczyk. Mamy też kluczyk, który nam pozwoli zdobyć 100 Pro. I jest 100 Pro. No tak dokładnie 82 Pro. No dobra. Jak widzicie, zbliżamy się cały czas do końca. Co jest bardzo dobre, gdyż każdy już chyba chce, żeby ta seria doznała końca. Końca. Gońca. Ha, śmieszne, bardzo. Super śmieszne, kurde. Brawo Pixel, po prostu jesteś tak bardzo dojrzały, że no nie wiem, po prostu jesteś tak dojrzały, że ho ho ho. No nie wiem aż. Powinien się wstydzić za to. Powinien się za to wstydzić, bo jesteś bardzo głupim człowiekiem. Bardzo jesteś głupi. Jesteś głupi po prostu. Głupi. Głupi. Srututu. Okej. Wszystko zrobione. Sorry, jeszcze tylko... Yeah. 9 minut grania. I tu... jest technika z całowaniem. Nie o to chodzi. To jest technika znowu, że Spyro się zamienia w tego czerwonego Spyro i po prostu daje gorętszy ogień. Nie wiem, jak ogień może być gorętszy, ale... Nie wiem, zapytajcie się Wulkanu, on powinien to wiedzieć. To znaczy wiem, magma to nie ogień, lawa to nie jest ogień. Tylko gorąca, bardzo gorąca skała, że aż płynna. Więc co ja mam właśnie? Ostatnio teraz się podrapałem za nos sobie podrapałem i mam teraz... Na palcu mam coś na rodzaj wkładu do ołówka. O co chodzi? Czy mam brudny nos? Nie wiem. Dziwne to. Ale jak widzicie, ta panienka jest bardzo tutaj nadużywana przeze mnie, gdyż jest praktycznie już potrzebna w całym poziomie. Ona jest wymagana już w całym poziomie, co jest trochę głupie, gdyż to sprowadza do tego, że musimy przez cały chrzaniony poziom lecieć, żeby tylko się do niej dostać. I nie jest ona tylko w tym jednym miejscu, ona jest w dwóch miejscach, albo w trzech. Coś koło tego. A jak widzicie, te rozwalone zbroje również możecie rozwalić. Rozwalone zbroje możecie rozwalić. Po prostu genialny monolog. Brawo Pixel, jesteś po prostu geniuszem internetu. Brawo Pixel. 2 na 10. Powinieneś się wstydzić za to, kim jesteś. Jest tutaj Kosko. Kosoko. Thank you for releasing me. See what it can do to your power of flame. I on to nam mówi, jak to się robi. Mówi to nam oczywiście, jak działają wróżki, które dają nam buziaka. Bo on daje nam buziaka w nos. No. I to jest kolejna tutaj
wróżka, która nam daje moc miłości. Nie, nie miłości. Po prostu sądzę, że Sparrow jest po prostu zawstydzony i dlatego tak się dzieje. To jest moja teoria. Ale serduszka, ale co? No mi się wydaje, że Sparrow jest po prostu zawstydzony. Nie wiedzieć czemu. Może wiecie, bo wróżka go całuje. Jak widzicie, również możecie niszczyć te skrzynie metalowe, co jest bardzo dobre. Dla nich nie, ale dla nas owszem. Serduszka, miłość w powietrzu. A nie, to chyba obornik do komuś wyważą. No ale jak widzicie, mam tutaj znowu magów. Magów piorunów. To są magowie piorunów i albo magowie pogody samej w sobie. Ale tak, te metalowe rzeczy możecie też używać po prostu superchargem. Co jest trochę kiepskie, bo no jak widzicie, jest to troszkę daleko. A chyba to się uaktywnia tylko wtedy, jak zbiegniecie z góry. Ale widzicie, musicie strasznie zaryzykować. Ja ten poziom nagrywałem kilka razy, to jest właściwie montaż tego poziomu. Bo za 4 razy tutaj zginąłem. I więc się zastanawiacie, jak to jest możliwe, że mam tyle żyć, co w poprzednim... No, i uratowaliśmy do talu. Thank you for releasing me. Thank you for releasing me. O, to jest taki głos. No. To jest bardzo... I tak. Nadal są tu gnorkowie, którzy powinni się stać naszymi spoilerami, ale spoiler, Pixel, jesteś bardzo profesjonalny, żeby dać spoilery swoim widzom. Dzięki wielkie, 2 na 10. Ale okej. Okay. Jezu, Pixel, przestań! Przestań ziewać, Jezu! Ja nie mogę. Czemu ziewam? Czemu ziewam? Nie lubię ziewać. To jest takie... Głupie jest ziewanie właściwie. Nie, właściwie co ziewanie daje? Ni to nie pomaga, tylko przeszkadza. O co chodzi w ogóle? Tak samo jak kościół ogonowa. Wiem, że tam, że człowiek... według historii wyewoluował z człowieka. Ale jeżeli... I stąd się wzięła kość ogonowa. Ale jeżeli popatrzymy z religijnej strony, w sensie, że Bóg stworzył człowieka, to po jakiego grzyba... Aha, co wskaszam grzybki. To po jakiego grzyba jest tutaj... jest ta kość ogonowa. Powiedzcie mi. I uratowaliśmy kopana. Thank you for releasing me. Thank you for releasing me. Tak? Nie wiem. Jestem słaby trochę w dubbingach. Ale zawsze to jest coś. Ja umiem naśladowywać Sonika. Dlaczego nie naśladuję Sonika w Let's Playach? Tylko dlatego, że... ponieważ... No bo ponieważ mikrofon jest taki słaby, że... po tym jak nagram to mi się wydaje, że rozmawiam, mówię jakbym był przed mutacją, a nawet gorzej. Jak jest tu ostatnia wróżka, ostatnie kryształy i zobaczyliśmy czarodzieja, który ożywiał ich, znaczy ożywiał, no właściwie manipulował tymi zbrojami. I co to w ogóle jest za logika? Dlaczego te zbroje, po tym jak nie zabiliśmy tego magika, nie rozwaliły się? I dość długo ten efekt się utrzymuje. Ale wiecie co było fajne? Gdy po wystuprocentowaniu tej gry była możliwość, że dostajecie już to na zawsze. To jest, że Spyro zostaje normalny, ale ona ma ten swój overpowered ogień. To by było dobre.
Brałbym taki power up. A widzicie te... sorry, tutaj jest ta ostatnia wróżka. Jak widzicie... Kurde, no zapomniałem. Pixel, profesjonalizm. Pixel, znak profesjonalności. Po prostu świetnie. Że niektóre z tych zbroi działają jak tajni w Crash the Wrath of Cortex. W poziomach z Atlasferą. Kto nie wie, o co mi chodzi, ten niech zobaczy u Pomidorowego. U niego jest let's play z Crash the Wrath of Cortex i tam jest... I tam powinniście się domyślić, o co mi chodzi. I wy 100% poziom! Dziękuję wam bardzo! I no jak to długo się utrzymuje, jak to już przez całą grę jest, to bardzo fajnie. Już nie sądzę. A zobaczcie, to w ogóle nie schodzi. I czyżby? Nie. To by było za dobre. Więc tak, dzięki wam za oglądanie. Na razie i cześć!